11 września w Poznaniu wszyscy byliśmy rowerzystami. I ci, którzy bili rekordy prędkości, ścigając się na trasie Poznań Bike Challenge, i ci, którzy zarażeni rowerową pasją, przyszli wziąć udział w największym rowerowym wydarzeniu w Polsce. Jedni i drudzy przeżywali niezapomniane sportowe emocje dzięki marce Move On. 50-osobowa drużyna rowerowych zapaleńców stanęła na starcie wyścigu w barwach Move On, by wziąć udział w ekscytującej rywalizacji na trasie. Zespołowi od początku przygotowań do wyścigu towarzyszyła profesjonalna kadra trenerska Move On, która przez kilka tygodni pomagała zawodnikom zbudować formę i opanować technikę jazdy na 50-kilometrowej trasie. Na pewno jesteście już odpowiednio przygotowani, na pewno na 50 kilometrów. W realizacji celów treningowych nieocenionego wsparcia udzieliła sportowcom dietetyk Joanna Szurkowska, która zadbała o odpowiednio skomponowany plan dietetyczny. Nie mogło w nim oczywiście zabraknąć wysokobiałkowych produktów Move On. Dzisiaj budowanie marki w oparciu o duże spektrum ludzi, którzy są w nią emocjonalnie zaangażowani poprzez sport, poprzez wizerunek, poprzez dietę, to jest najlepsze, co można zrobić. W czasie, gdy zawodnicy wyciskali siódme poty na trasie wyścigu, do strefy Move On ściągały tłumy gości zainteresowanych zdrowym, aktywnym stylem życia. Strefa pękała w szwach. Na stanowiskach degustacyjnych można było spróbować wysokobiałkowych owsianek, puddingów i musli. Ponieważ nie mamy często czasu na to, żeby cokolwiek sobie w domu przygotować, jak dużo trenujemy, tak? Mamy, nie wiem, zajęcia swoje rano, po południu, wieczorem, nie ma na to czasu. W związku z tym, dostając taki gotowy produkt, rafciach, tak? Dodajemy wrzątek, jogurt, cokolwiek, tak? Mleko ciepłe, zimne i mamy gotowy produkt. Było zdrowo, ale i smacznie. Zjedzono tyle produktów, że z pustych pudełek po nich można by zbudować wieżę o wysokości Empire State Building. Joanna Szurkowska, dietetyk sportowa związana z marką Move On, udzielała zainteresowanym konsultacji dietetycznych. Były bardzo konkretne pytania. Jak się odżywiać po treningu? Jak się przygotować do startu? Kontrolowali się na analizatorze składu ciała, żeby mieć jak najwięcej informacji o sobie. Do wspólnego treningu zachęcała ambasadorka marki, mistrzyni świata w taekwondo olimpijskim Natalia Rybarczyk. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci. O dobre humory najmłodszych gości zadbali wysportowani animatorzy. Atmosfera w strefie, podgrzewana doniesieniami z trasy, sięgnęła zenitu, gdy na metę dotarli pierwsi zawodnicy. Pokonałyśmy wiatr, pokonałyśmy czasami jakieś nierówności, które znajdowały się na trasie przy nas, ale ominęłyśmy zwycięstwo, pojechałyśmy dalej i dotarłyśmy do mety. Gratulacjom nie było końca, a było czego gratulować. Kilkoro zawodników Move On Team ukończyło wyścig z wysokimi lokatami. To zasługa morderczych treningów, świetnej motywacji, ale i profesjonalnie zaplanowanej wiedzy. Ja jestem zachwycony przede wszystkim ilością ludzi, taką pewną otwartością i wielkością tej imprezy. Zakładam, że za rok będzie to jeszcze większa, taki w skali europejskiej, czy wręcz taki prawie światowy sukces tej imprezy. Dziękujemy wszystkim zawodnikom Move On Team oraz gościom strefy Move On za wspólne sportowe emocje. Do zobaczenia za rok w jeszcze większym składzie.